1 października rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Nowak, otworzył 652 rok akademicki. Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie. Fort Felix Faustum Fortunatumque Sic. Odbywającą się w Audytorium Maximum uroczystość poprzedziły nabożeństwo w kolegiacie świętej Anny oraz orszak profesorów ulicami Krakowa. Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się już o poranku. W salach ekspozycyjnych Collegium Maius, m.in. Librarii i Studia Communis, oczekiwały na profesorów przygotowane togi. W miejscu, gdzie przygotowywał się do pochodu rektor uniwersytetu, oczekiwały na niego insygnia władzy, łańcuch, pierścień oraz berła. Pochód, w którym biorą udział przedstawiciele wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczął się jak co roku w Collegium Maius. Uczestnicy pochodu, ubrani w tradycyjne togi, formowali się w szpaler w kolejności od najmłodszych po najstarsze wydziały. Każdy z wydziałów odznacza się w nim charakterystycznym kolorem mucetu, czyli peleryny. Przedstawiciele wydziałów filozoficznego, nauk o zdrowiu, farmacji, lekarskiego oraz prawa i administracji wędrują tuż przed rektorem, który zamyka orszak. Rektor szedł w asyście bedeli, niosących berła uniwersyteckie, będące symbolami władzy uczelni. Przez wiele uroczystości używano oryginalnych bereł, pochodzących z fundacji królewskich i biskupich. Obecnie oryginały zastępuje się kopiami. Przed rektorem niesiona jest replika berła zwanego berłem królowej Jadwigi. Natomiast bedele podążające za rektorem towarzyszą mu z kopiami bereł z zapisu kardynałów Zbigniewa Oleśnickiego oraz Fryderyka Jagiellończyka. Po przejściu przez ulicę Świętej Anny, rektor i prorektorzy uniwersytetu złożyli kwiaty pod Collegium Novum, obok Dębu Wolności. Następnie orszak podążył ulicami Piłsudskiego i Wenecją do budynku Audytorium Maximum. Mieszkańcy, wśród nich i najmłodsi, wiwatowali świętującej ten dzień społeczności akademickiej.